Cześć, dzień dobry, witam w kolejnej odsłonie cyklu Adri Art Life, gdzie prowadzimy wywiad, rozmowę z gwiazdami. Dzisiaj będzie naszym gościem legenda polskiej muzyki, pani Małgorzata Ostrowska, która w tym roku obchodzi 40-lecie swojej kariery muzycznej. Zaraz, mam nadzieję, połączymy się z panią Małgorzatą. Przypominam, że cały materiał będzie dostępny na naszej grupie Wracamy do Kultury na Facebooku i na naszym kanale na YouTubie, jeżeli ktoś tutaj by przeoczył czy nie zapisał. Zaraz spróbujemy się połączyć z panią Małgorzatą. Chwileczkę. Jeszcze chwilę. Próbujemy się połączyć z panią Małgorzatą. Już powinno być, chwileczkę. Są prośby, jeszcze poczekamy. O, dzień dobry. Dzień dobry. Coś widzę panią z boku, jakbym mogła pani przesunąć kamerę. A gdzie wy pani, z którego boku? Z mojego prawego czy mojego lewego? Swojego lewego. Bo ja widzę się centralnie. Mhm. I to jak miałabym... Tak? Obrócić chyba trochę, bo widzimy nie w pionie, tylko w poziomie. Aha, a ja widzę panią leżącą, a mnie Aha. normalnie. Także może jakoś tu... Dobra. Wtedy ja siebie będę widziała na leżąco. Spróbujmy. Muszę też możemy. O, teraz. Ręką to zrobić, ale nie chciałabym się rozłączyć. Mhm. Już dobrze widzę. O! Tak. O, i tak jest lepiej, to ja się tak. może usadzę. Dobrze. Tak mnie nie widać, prawda? Trochę za wysoko. Aha, to jeszcze inaczej zróbmy. Tak, bo ja muszę tutaj ustawić tak, żeby nie świeciło. Ja zrobię... Czy widzowie mnie już widzą, bo ja bardzo głupie figury będę robić? Nie, tylko widzą pani głowę, czułe głowę. Bardzo jest tu zabawnie. O, super. Mam bardzo dziwne stanowisko, żebyście mnie widzieli. Na kanapie wyżej pani siedzi. Na kanapie wyżej, żebyście mnie jako w ogóle widzieli. Jak tak, jest teraz? Tak, teraz bardzo dobrze. Bardzo się tu śmiejemy, ponieważ są moje dzieci, jako że jest Dzień Matki. Tak. To może jeszcze raz oficjalnie się przywitam. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że znalazła pani czas, żeby z nami porozmawiać. Dzień dobry. Witam najserdeczniej. No i właśnie, dzisiaj będziemy prowadzić live. Mam przygotowane pytania, które zbieraliśmy przez weekend do pani. No i na początku nawiążę oczywiście do Dnia Matki, święta, które jest dzisiaj. Tak jak pani wspomniała, też jest pani mamą. Jak pani dzisiejszy dzień? Czy było świętowanie? No właśnie trwa świętowanie, dlatego jest tak bardzo zabawnie, bo właśnie pokroiliśmy tort. Udało mi się troszkę zjeść, reszta została na po wywiadzie. Nawet mam taki ładny czerwony płyn w maluteńkim kieliszeczku, ale no. to już zostawiam zdecydowanie na po. Dobrze, proszę powiedzieć, bo pani syn Dominik jest w pani zespole, gitarzystą. Proszę powiedzieć, jak to się stało, jak do tego doszło? Czy syn od zawsze lubił muzykę? Muzykę zapewne lubił od zawsze i zapewne od zawsze słuchał. Natomiast droga, jego droga do grania w zespole była oczywiście znacznie dłuższa.
To znaczy wiele, wiele, wiele czasu. Oczywiście mamy teraz takie błyski, to znaczy, że ktoś dzwoni. Nie ma siły. W trakcie wywiadu to być musi. Rozpytywana jest pani. Ewelino, właśnie rozmawiam już, jesteś na wizji. Dobra, dzięki. Kochani, to jest dowód na to, że na żywo rozmawiamy. Tak. Ta jego droga, jak wspomniałam, była znacznie dłuższa. To znaczy on wiele lat pracował w zespole jako pracownik techniczny. Nosił sprzęt, ustawiał, robił próby. Zaczął bardzo wcześnie, bo już w szkole. I dopiero po chyba 8 latach takiej pracy, a jednocześnie ćwiczenia i grania w swoich formacjach, nauczył się na tyle, że dostąpił zaszczytu, jakby to miejsce. Tutaj troszeczkę ubarwiam i mówię tak jednak skrótami, ale myślę, że to była dosyć długa droga i trzeba było się tego nauczyć, trzeba było dojrzeć. Niczego nie dostał awansem z powodu, że jest moim synem. Na wszystko uczciwie zapracował. I jak się Państwo dogadują w zespole? Z synem czy z zespołem? Z synem. Dobrze się dogadujemy. On jest bardzo kreatywny, jest fajnym członkiem zespołu, czyli i dogaduje się z resztą kolegów i ze mną i stanowi taki jakiś pomost między nami. Różne role przyjmuje, we wszystkich jakoś się udaje, ze wszystkich udaje się wybrnąć. Generalnie myślę, że jest fajnym facetem, fajnie gra i jest fajnym kątem zespołu. A proszę powiedzieć, nawiązując cały czas do tego Dnia Matki, jak udało się Pani połączyć karierę muzyczną z macierzyństwem? No to już nie było takie łatwe, szczególnie na początku, kiedy dziecko zdecydowanie wymaga więcej czasu, absorbuje bardziej, szczególnie matkę. I ja byłam dość buntowniczo ustawiona do całej tej sytuacji. Miałam w planach urodzić dziecko, występować tak długo jak można w ciąży. Trzeba pamiętać, że były to inne czasy. To były czasy, kiedy nie było oczywiste, że artystka ma pomoc, jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem. Także ja takie miałam nastawienie, natomiast jak urodziłam dziecko i potem się okazało, że rzeczywiście dosyć szybko ruszyłam do pracy. Oprócz koncertów w kraju wyjechałam na długą trasę do Rosji, potem do Stanów. No i mniej więcej w czasie, kiedy moje dziecko osiągnęło wiek 2 lat, stwierdziłam, że nie da się tego jednak połączyć tak do końca, że ta tęsknota, ten niedosyt obcowania z dzieckiem jest tak duży, że z czegoś muszę zrezygnować. Zrezygnowałam z grania na scenie. To oczywiście nie był jedyny powód, żeby nie było, że jestem taką matką Polką i się poświęciłam. Nie. Ale był to jeden z bardzo, bardzo istotnych powodów. No i jakby postanowiłam zająć się domem, dzieckiem. Potem otworzyłam też swój sklep w Poznaniu na Starym Rynku. Minęło lat kilka, okazało się, że z kolei nie można żyć bez sceny. Tak to wygląda w przypadku artystów, artystki, może kobiety, bo to jest chyba dość istotne. No tak to wyglądało. Jeszcze nawiązując do mam, to widziałam na Pani Facebooku, że niedawno Pani mama skończyła 90 lat. Tak, parę dni temu, rzeczywiście byłam dzisiaj u mamy także. Z życzeniami i kwiatami. No, moja mama rzeczywiście to już jest wiek piękny, ale moja mama, tak samo jak i ja pewnie, chociaż to nie jest nic pewnego,
Należymy do długowiecznej rodziny. Dziadek dożył 107 lat, więc może moja mama jeszcze ma przed sobą kawał życia. I tak właśnie myślę, taką mam nadzieję. Gratulacje tego wieku. A teraz do pani kariery. Wiadomo, że teraz, zaczynając karierę, liczą się lajki, subskrypcje na Facebooku, wyświetlenia. To wszystko dzieje się głównie w internecie. Pani kariera zaczęła się o wiele wcześniej, w innych czasach. Jak to wyglądało? To były czasy analogowe, czyli rzeczywiście było tak, że był bezpośredni kontakt z fanami. Zdecydowanie, ja myślę, że jednak bliższy, to znaczy nie narzekam absolutnie na ten stan dzisiejszy, ale na przykład pozostało całkiem spore grono fanów. Tych z samego początku, z początku, z lat 80. ubiegłego wieku, oni się zjawiają na koncertach. Zdarza się, że się umawiają i przyjeżdżają z jakąś taką nie do końca liczną, a czasami liczniejszą grupą. I to jest piękne. Ja nie mam pojęcia, czy te wszystkie takie sympatie, czasami nawet więcej niż sympatie. Internetowe w tej chwili mają szansę na przetrwanie w takiej formie. Nie wiem, czas może pokaże. Chociaż ja nieco wątpię. Teraz chciałabym jeszcze nawiązać do pana Krzysztofa Krawczyka, bo tutaj jest pytanie związane z początkiem również pani kariery. Pojawił się też na pani Instagramie taki wpis o tym, że zaczynała pani tak naprawdę. Pierwsze kroki na scenie stawiała pani w chórku pana Krzysztofa. Jak pani wspomina ten czas i współpracę? Może nie pierwsze kroki, ale rzeczywiście na samym początku, bo jeszcze w czasach szkoły, czyli jeszcze przedlombardowych czasach, w czasach, kiedy uczyliśmy się w Studiu Sztuki Estradowej, znaczy mieliśmy takie praktyki jakby szkolne, studenckie. One polegały na tym, że właśnie stanowiliśmy chórek w orkiestrze Alex Band i z tą orkiestrą jako chórek wyjechaliśmy na długą zresztą trasę z Krzysztofem Krawczykiem, z Lidką Stanisławską, z Wojtkiem Gąsowskim i tak dalej. Jakie to były czasy? Po pierwsze, my byliśmy bardzo młodzi, bardzo głodni tych przeżyć artystycznych. I nie tylko artystycznych, ale tych związanych z życiem artysty na estradzie i na trasie koncertowej. No a poza tym, jakby to ująć? Ja to wspominam jako nieustającą walangę. No po prostu to była nieustająca impreza, tak prawda. A w przerwach między imprezami grało się super koncerty, naprawdę. Dobrze. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o koncerty, których dziesiątki albo jak nie setki pani zagrała, czy jest któryś, który szczególnie pani zapadł w pamięci? No to są najtrudniejsze pytania, przyznam szczerze, ponieważ nie wiem, jak miałabym wyróżnić którykolwiek. Najczęściej odpowiadam, że ten ostatni, ale ten ostatni był tak dawno, a w zasadzie ostatni był raptem parę dni temu, ale nie wiem, czy fajnie jest go wspominać. Może pozostanie w pamięci jako ten, który się nigdy nie powinien już powtarzać, czyli ten koncert z organkiem w Amfiteatrze Opolskim bez publiczności. To jest bardzo niedobry koncert bez publiczności. Nawet jeżeli artystycznie jest dobry, nawet jeżeli się spieliśmy, to nie ma tego czegoś, co jest absolutnie potrzebne przy każdym koncercie, czyli nie ma tej więzi z publicznością, nie ma tych fluidów, które powinny fruwać tam w powietrzu. Była publiczność. Nie wiem, czy było bezpieczniej, czy może mniej bezpiecznie, bo była publiczność na koronie amfiteatru, za siatkami stali i Wypatrywała. nawet jest tak rzeczywiście, że wtedy, kiedy śpiewałam Gołębi Puch, pojawiły się zapalniczki. To było wzruszające. Ja serdecznie tej niewielkiej publiczności dziękuję tutaj tą drogą.
I rzeczywiście było też tak, że jak schodziliśmy ze sceny, to były okrzyki meluzyna, meluzyna. I to jest rzecz wzruszająca, ale to powinno być z widowni. To powinno być tak, że po wykonanym utworze jest interakcja. Nie było i to jest bardzo niedobre. No dobrze, w takim razie jak nie koncert, to może sala. Ma Pani ulubioną? Albo taką może, która jakoś dobrze się Pani kojarzy, wyjątkowo? Nie mam. Nie mam. Każda sala jest inna, specyficzna i przyznaję, że są sale przeogromne, takie są sale z doskonałym sprzętem, z doskonałym warunkami do tego, żeby ten sprzęt rozłożyć i tak dalej. Są też amfiteatry, czy są takie sceny plenerowe, wspaniałe, ale myślę, że i są też i gorsze, ale bywa tak, że i na tych zdarza się na przykład doskonała publiczność. I naprawdę ja nie pamiętam, gdzie się taka doskonała publiczność zdarzyła. Czasami zdarza się, że to zostanie uwiecznione. I tak na przykład zostało uwiecznione to na płycie live zespołu Lombard, którą, jeżeli zdarza mi się, to, i to jest sala Filharmonii Szczecińskiej. To było bardzo zabawne, ponieważ jeżeli mówimy o warunkach na tej sali, to tak się składa, że Filharmonia miała piękną salę koncertową na parterze, natomiast na drugim piętrze tego budynku było studio nagrań. I w związku z tym rejestrowaliśmy to w tym studio, a zrobiono to w ten sposób, że kablami przez te dwa piętra to wszystko było okablowane. To jest rzecz, że teraz się tego w ogóle mowy nie ma, nigdy by tak nie wystartował nawet czegoś takiego. Zrobione było to, płyta jest świetna i ja jestem zawsze wzruszona, jak słucham tej płyty, ponieważ ja tam rozpoznaję głosy publiczności i na przykład rozpoznaję głos takiego mojego kolegi z klasy, który dość szybko odszedł od nas, bardzo szybko, jako młody człowiek zupełnie. Został tam uwieczniony i zawsze jak słyszę przed piosenką Ostatni taniec, taki okrzyk Ostatni taniec, to wiem, że to jest wzruszenie. Jeszcze tu kolejne pytanie związane z Pani stylizacją, bo jest zawsze ona oryginalna. Czy to Pani dobiera stroje? Czy może ktoś Pani pomaga? Więc tak, wiele, wiele lat nie było stylistów na tym rynku. Myśmy oczywiście zaczynali i graliśmy i próbowaliśmy, ubieraliśmy się sami. Ja tak dalece sama, że sama też wykonywałam te rzeczy. Zawsze szyłam, zawsze zajmowałam się szyciem, kreowaniem mojego wizerunku. To były czasy, kiedy trzeba było być samodzielnym, czyli sama szyłam, sama obcinałam włosy, sama je farbowałam, szyłam nawet buty. Do tej pory mam kilka par takich butów, które osobiście uszyłam. No to, to są wspomnienia niesamowite. Oczywiście w dzisiejszych czasach cały ten show biznes, cała ta branża wygląda inaczej i w tej chwili korzystamy oczywiście z pomocy stylistów. No w różnych sytuacjach. Oczywiście mam takich, do których jestem bardziej przywiązana i takich, do których którzy się zdarzają incydentalnie. Ale to są inne czasy. Korzystamy z pomocy stylistów. Nie przy każdym koncercie, ale przy dużych koncertach, przy koncertach telewizyjnych, przy wyjściach telewizyjnych bardzo często. Czyli tak naprawdę fryzjerka, stylistka, krawcowa. I a ja mam stylistę i fryzjera, mężczyzn wokół siebie. Aha, teraz. Już właśnie, jeżeli już mówimy o tych oryginalnych strojach, to w nawiązaniu do teledysku, do piosenki Meluzyna, jakie wspomnienia z tym nagrywaniem Pani towarzyszą? Ale mówimy o Meluzynie?
Tak, dokładnie, O bardzo. narodzenie. No to był film, także to jest stylizacja filmowa totalnie. I pamiętam rzeczywiście, te stroje były wówczas niesamowite. To była pani scenografka filmowa. Nie pamiętam niestety, jak się nazywała. Niestety nie pamiętam, ale to jest do odszukania na pewno. Gdzieś tam przy filmie Podróże pana Kleksa scenografia jest ujęta. Rzeczywiście, no ale to były inne czasy. Ja byłam zaskoczona i tym, że takie. Aha, no to były czasy, kiedy ja się ubierałam tylko i wyłącznie na czarno i taki złoty Tak. strój brokatowy to był dla mnie trochę obciachem. Jeszcze pomalowana część twarzy tam była. Twarz malowałam zawsze sama osobiście. I Dużo. zawsze malowałam, znaczy od któregoś momentu, także gdzieś nawet powstała taka duża wystawa makijaży moich, autorstwa mojego męża, nawet było pokazywane gdzieś tam. I z makijażem było też tak, że oczywiście każdego dnia zdjęciowego trzeba było ten sam makijaż odtworzyć, więc tam było. I mózg rozrobiony, i potem dopracowywanie według zdjęć. No nie było to łatwe. Niesamowite. Wiemy też, że pani teraz w ostatnim czasie ma duety z młodymi artystami. Czy jest może jakiś artysta z tego młodego pokolenia, z którym chciałaby pani jeszcze zaśpiewać w duecie? Nie wiem, ja myślę, że zjawią się jeszcze tacy artyści. Mam kilka nazwisk w projektach, ale chyba nie będę wyjawiać, też dlatego, że to jest tak, że to jest nigdy niepewne, czy będziemy do siebie pasować, czy zechce ze mną zaśpiewać, ale ponieważ chciałabym, żeby się spełniło, to nie powiem. Dobrze, plany są. Plany są. Tu jest pytanie od fanów też o Ralfa Kamińskiego. Co by pani powiedziała na taki duet? Nie rozważałam, szczerze powiedziawszy, Boże, jaka jestem szczera. Nie rozważałam, ale może się zastanowię. Dobrze, a jeżeli chodzi o na co dzień muzykę, jakiej pani słucha, jakiej polskiej muzyki? Ja myślę, że ja słucham bardzo różnej muzyki. Rzeczywiście słucham muzyki. A to tutaj może troszeczkę zaskoczę, bo szukam teraz jakby nieco bardziej elektronicznej muzyki, więc słucham troszkę polskiej współczesnej muzyki popowej, która nie tyle opiera się na elektronice, co która chętnie do elektroniki sięga. Bardzo mnie interesują te brzmienia, być może się pojawią na nowej płycie. Nie wykluczam takiej możliwości. Świetnie. Nie wiem, no słucham na pewno czołowych polskich nazwisk, nie wiem, czy Darii Zawiałów, którą bardzo lubię, czy Krzyśka Zalewskiego i tego typu nazwiska akurat w tej chwili więcej mi się w głowie nie układa, ale no to, co się dzieje na polskim rynku, staram się śledzić. Teraz jeszcze właśnie chciałam wrócić do tematu tego koncertu w Opolu z organkiem, o którym pani wspominała. Wiemy, że to było też smutne ze względu na to, że nie mogło być tej publiczności. Czy to był pani pierwszy koncert teraz w tym czasie pandemii? Czy to był pierwszy? Nie, gdzieś tam próbowaliśmy coś grać, tylko że zawsze to są śmieszne rzeczy, bo, no bo bez publiczności albo bardzo. Ja nie pamiętam nawet, szczerze powiedziawszy, bo myśmy robili tutaj koncerty także internetowe, które nawet są gdzieś tutaj w tym pomieszczeniu. Transmitowaliśmy to, ale no, nie wykluczam, że jest to. A przynajmniej jeden z bardzo nielicznych koncertów. Może ich było tyle, może tyle, nie pamiętam. I tak jak pani wspominała, nie, no przykry, raczej przykre doświadczenie i na pewno do zapamiętania, ale oby się więcej nie przydarzyło. Doświadczenie w sensie braku publiczności. Natomiast
To nie znaczy, że nie było fajnie na scenie, bo było fajnie. Ja bardzo lubię grać z organkiem, bo to nie pierwszy mój koncert, kiedy jestem gościem Tomka Organka, ponieważ tam jest zawsze energia wielka na scenie. Ja to uwielbiam i no zawsze chętnie przyjmuję zaproszenie od Tomka. Także z punktu widzenia tego, co się działo na scenie, to było super. Natomiast z punktu widzenia całości koncertu, kiedy okoliczności po prostu. Kiedy brakuje mi publiczności, brakuje reakcji, no to słabizna. Rozumiem. A w takim razie w związku z tym, tak jak wspominałam na początku, zanim się połączyłyśmy, w tym roku mija 40 lat Pani twórczości. Czego by Pani sobie życzyła na te urodziny 40? Czego bym sobie życzyła? No takich jeszcze z 5 lat przynajmniej do grania. To no, myślę, bez problemu. No może 6. Żeby fajnie było, żeby nie było kłopotów takich. Myślę, że wszystkim nam tego życzę, żeby nie było. Żeby się pandemia skończyła jak najprędzej, żeby można było zrobić normalne koncerty z pełną salą, bo granie do połowy publiczności, dla połowy publiczności, to też nie jest fajna rzecz. Przypomniałam sobie koncert w pandemii dla połowy publiczności w Lublinie. Wyszła z tego płyta, piękna pani Meluzyna, płyta koncertowa. Tak, słuchałam. Tak, ale to właśnie, no to jest, tam nawet nie słychać za bardzo publiczności. Byli, śpiewali, byli, ale wszyscy byli w maskach, to wszystko. Życzę nam wszystkim, żebyśmy jak najprędzej wrócili do normalności codziennej i koncertowej. Tak. A czy w związku z tym jubileuszem już ma Pani zaplanowane może koncerty, gości na ten koncert, jakieś specjalne okoliczności? Koncerty nie dość, że są zaplanowane, ale zaplanowana była cała trasa i nawet w części jest ona już sprzedana, tylko nie odbyta. Niech już się odbędzie. Niechże się odbędzie. Myślę, że odbędzie się już niedługo, jeżeli pozostanie ta sytuacja, że połowa publiczności być może, będziemy grali dla wszystkich, czyli zagramy zamiast jednego koncertu dwa koncerty, żeby wszyscy mogli przyjść. Jeśli chodzi o gości, nie rozważałam takich sytuacji rzeczywiście, bo nie doszło do tego, nie doszło do... Była pandemia i wszystko wzięło w łeb. Zastanowię się nad tym, to cały czas jeszcze w planach. Panią, no my wspólnie mamy zaplanowane dwa koncerty na jesień i później zimę. Właśnie jeden we wrześniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a drugi w grudniu wspomnianej przez Panią Filharmonii w Szczecinie. A, więc to... mam nadzieję, że uda się i że już to będzie czas, kiedy rzeczywiście będziemy mogli wrócić do tej normalności i grać no w takich pięknych miejscach, w pełnej no sali. Właśnie, bo te miejsca specjalnie wybrane, takie jubileuszowe, odświętne, żeby było szczególne miejsce, szczególne przeżycie. No a tutaj się nam nie udało, ale może się uda. Tak, bądźmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że to nastąpi. Wszystkiego tak. Najlepszego życzę Pani i z okazji Dnia Matki, i z okazji jego jubileuszu 40. I mam nadzieję, że nie tylko 5, ale i kolejnych nawet 10 lat na scenie. O, dziękuję. 10, 20, dobrze. Tak, oby jak najwięcej. Bardzo mi miło było z Panią porozmawiać. I przypomnę dla oglądających, kto dołączył w międzyczasie, że cały materiał będzie zapisany i na naszym kanale na YouTubie, i na grupie Wracamy do Kultury. Więc... Wspaniale, wtedy poczytam te wszystkie komentarze, bo nie jestem w stanie czytać i mówić i myśleć. Tak mi się trudno myśli. No. Widzę, wszyscy że... tutaj pozdrawiają, głównie z Lublina bardzo dużo. Wspaniale. Czekam Pani. Pozdrawiam Lublin, Warszawę i coś tam jeszcze się pojawiło. Szczecin, Bydgoszcz, Szczecin, bardzo dużo. Wspaniale. No to do zobaczenia, mam nadzieję, na koncertach i jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Miłego dalszego świętowania. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.